Trzech warszawskich maturzystów, Alek, Rudy i Zośka, planuje rozpocząć dorosłe życie. Niestety ich plan zostaje zaburzony wybuchem II wojny światowej. Od tej pory bohaterowie wystawieni są na próbę charakterów. W tym odcinku poznamy historię ludzi, którzy w trudnych czasach potrafili żyć pełnią życia i których czyny odcisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po całym kraju. Zapraszam na odcinek poświęcony książce Aleksandra Kamińskiego pod tytułem Kamienie na szaniec. Do napisania książki przyczyniła się słynna akcja pod Arsenałem, w wyniku której uwolniono Rudego i innych więźniów przewożonych z Alei Szucha na Pawiak. Aleksander Kamiński, który pełnił funkcję komendanta Wawra, o całej akcji dowiedział się z bezpośrednich relacji uczestników i świadków. Ponadto wspomnienia spisane w formie pamiętnika przez Zośkę stanowiły dla Kamińskiego kolejne źródło informacji. Jego pamiętnik nosił tytuł Kamienie przez Boga rzucane na szaniec i Zośka nalegał, aby właśnie taki tytuł nosiła książka o jego przyjaciołach. Tytuł ten nawiązuje do fragmentu wiersza Testament mój autorstwa Juliusza Słowackiego, który Rudy kazał wyrecytować sobie, kiedy umierał. Akcja powieści zaczyna się przed wojną w czerwcu 1939 roku, a kończy 20 sierpnia 1943. Miejscem akcji Kamieni na szaniec jest przede wszystkim Warszawa, którą autor przybliża czytelnikowi, podając konkretne ulice. Wśród miejsc odwiedzanych przez bohaterów można wymienić Beskid Śląski, tory kolejowe pod Dębem Wielkim, okolice Kraśnika, Celestynów, Czarnocin czy wieś Sieczychy. W jednej z warszawskich dzielnic działa grupa harcerzy 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy zwana Pomarańczarnią, której Aleksander Kamiński nadał w książce fikcyjną nazwę Buki. Chłopcy organizują wspólne wycieczki w góry, nad jeziora i w lasy. Do grupy Buków należą główni bohaterowie. Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, Jan Bytnar nazywany Rudym oraz Tadeusz Zawadzki, który z racji delikatnej, wręcz dziewczęcej urody nosi pseudonim Zośka. Podczas wspólnych wypraw zacieśniają się przyjacielskie relacje między bohaterami. Chłopcy rozwijają także wiele cennych umiejętności i tak na przykład Alek uczy się panować nad sobą, a Rudy odkrywa w sobie zdolności kulinarne, które są tylko jednym z jego wielu talentów. Chłopcy z grupy Buków uczęszczają do warszawskiego gimnazjum imienia Stefana Batorego. Ich wychowawcą i zarazem dowódcą grupy jest starszy o 8 lat nauczyciel geografii Leszek Domański, pseudonim Zeus. Profesor Domański znany jest ze świetnego kontaktu ze swoimi uczniami, którzy zwracają się do niego po imieniu, co nie podoba się gronu pedagogicznemu. Zarówno Alek, jak i Rudy wychowują się w dobrych domach. Ojcowie każdego z nich są ludźmi biorącymi czynny udział w życiu społecznym. Kamiński podkreśla znaczenie środowiska rodzinnego jako czynnika sprzyjającego rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu, a także kształtowaniu się dobrych charakterów. Oczywiście to, kim stali się Alek i Rudy, jest wyłącznie zasługą ich ciężkiej pracy nad sobą, ale niewątpliwie dobre środowisko sprzyjało temu. Wyjątkowa szczerość i bezpośredniość Alka sprawia, że przyciąga on do siebie kolegów podobnych do niego. Tak powstaje Klub Pięciu, który z czasem wsławia się w zdobywaniu niebezpiecznych tatrzańskich zboczy oraz innymi sportowymi wyczynami. Rudy nie należy do tego klubu, ponieważ nie pociągają go wyczyny sportowe. Jest typem intelektualisty, który woli świat uczuć i myśli. Warto wspomnieć, że chłopak jest wszechstronnie utalentowany i jeśli tylko chce, potrafi zajmować pierwsze miejsce w każdej dziedzinie technicznej. Do Buków należy również Zośka, który jest urodzonym organizatorem i przywódcą. W harcerstwie powierzano mu najbardziej odpowiedzialne funkcje, a w szkole koledzy zawsze wysuwali go na czołowe stanowiska samorządu uczniowskiego. Zawadzki najlepiej czuje się w domu, a jego najlepszym przyjacielem jest matka, która potrafi go zrozumieć jak nikt inny. Zośka jest chłopcem wszechstronnie uzdolnionym i wybitnie inteligentnym, chociaż w szkole uczy się na czwórki. W sporcie wyróżnia się, zdobywając często pierwsze miejsca. Warto wspomnieć o jego ogromnej ambicji i uporze. Zawadzki, będąc dzieckiem, bał się wody, ale kiedy ktoś zarzucił mu nieumiejętność pływania, bohater bez niczyjej pomocy zbudował własny kajak, a po 2 latach był reprezentantem Buków na zawodach pływackich. Oczywiście osiągnięcia sportowe wyrabiają mu pewną sławę, ale Zośka zupełnie o to nie dba, ponieważ jest typem samotnika. Od 15 roku życia rządzi samodzielnie Bukami, a swoją rolę wypełnia w sposób naturalny, nikomu nie rozkazuje i nie narzuca swojej woli, przez co jest bardzo szanowany. Główni bohaterowie w czerwcu 1939 roku zdają maturę i razem ze swoim wychowawcą Zeusem ruszają na wycieczkę w Beskid Śląski. Wieczorami ich rozmowy schodzą na tematy przyszłości. Chłopcy chcą pracować nad sobą, by wiele osiągnąć. Rozmawiają także o wojnie, ale wszyscy wierzą, że Hitler nie będzie miał tyle odwagi, by zaatakować Polaków,
Anglików i Francuzów. Ich przewidywania nie spełniają się i we wrześniu 1939 roku wybucha wojna. 6 września zgodnie z apelem radiowym Zeus, pełniący funkcję zastępcy naczelnika harcerzy, ewakuuje harcerzy na wschód, żeby uniknąć pojmania młodych mężczyzn. Buki, do których należą 18-letni wysportowani chłopcy, czują się głupio w tej sytuacji. Bohaterowie spędzają kilka tygodni wśród uchodźców, gdzie widzą okrucieństwo Niemców, którzy bombardują wsie i strzelają do bezbronnych ludzi. Chłopcy są także świadkami zbombardowania pociągu z uchodźcami. Jednocześnie poraża ich widok ludzi, którzy nie zatrzymują się, aby udzielić pomocy poszkodowanym. Chłopcy zaczynają opatrywać rannych i za namową Alka zmuszają przejeżdżającą ciężarówkę do postoju i proszą kierowcę o transport rannych do pobliskiego miasteczka. Bohaterowie po bezsensownej włóczędze spowodowanej przez chaos informacyjny wracają do zajętej przez Niemców i zrujnowanej Warszawy. Alek jest świadkiem aresztowania jego ojca, dyrektora fabryki. Po tym wydarzeniu chłopak podejmuje dwa postanowienia. Pierwsze dotyczy tego, że nie będzie jadł słodyczy do czasu uwolnienia ojca. Bohater trwa w tym postanowieniu aż do czerwca 1940 roku, kiedy to jego ojciec zostaje rozstrzelany w Lesie Palmirskim, a drugie postanowienie dotyczy zemsty na okupancie. W jego kolegach również odzywa się chęć walki i wkrótce wszyscy spotykają się z Zeusem i wspólnie zastanawiają się nad sposobem walki. 15 października 1940 roku Zośka przynosi na spotkanie pierwszy numer Pisma Polski Ludowej, tworzonego przez organizację PLAN, czyli Polską Ludową Akcję Niepodległościową, założoną przez Grupę Młodzieży Demokratycznej. Buki nawiązują z nimi współpracę. Część chłopców zajmuje się drukowaniem i koloportowaniem pisma, a pozostali zajmują się propagandą uliczną, rozlepiają antyniemieckie hasła, czy wrzucają gaz wywołujący wymioty do luksusowych restauracji, w których bawią się Niemcy. Wkrótce jednak Buki rozstają się z planem, ponieważ nie odpowiada im partyjno-polityczny charakter tej organizacji i panujący w niej chaos. W miesiąc po ich odejściu w planie następuje wielka wsypa. Gestapo aresztuje kilkudziesięciu ludzi związanych z tą organizacją i na szczęście nikt z Buków nie zostaje zatrzymany. Bohaterowie poszukują swojego miejsca w Polsce podziemnej, ale nie mogąc nawiązać kontaktu z dobrze zakamuflowaną centralną organizacją wojskową, postanawiają koloportować podziemną prasę. Równocześnie w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej ich rodzin zmuszeni są pracować, przy czym dla chłopców duże znaczenie ma, by ich praca była przydatna społeczeństwu. W związku z tym, że wiele domów zostało bez szyb, a nadchodzi mroźna zima, chłopcy początkowo zajmują się szklarstwem, aby pomóc mieszkańcom. Rudy udziela korepetycji, natomiast Alek uruchamia jedną z pierwszych w Warszawie riksz, którą prowadzi do spółki z małym. Jednak wraz z nastaniem lata i unoszeniem się kurzu w powietrzu ich interes się kończy, a Alek zostaje drwalem w podwarszawskiej miejscowości. Tam poznaje Jędrka Makulskiego, z którym przypadkowo odkrywa zakopany w lesie skład broni maszynowej. Przez kolejne tygodnie wraz z innymi członkami Buków zajmują się konserwacją broni. Po zakończeniu sezonu szklarskiego Zośka zakłada w mieszkaniu wytwórnię marmolady. Razem z rodziną i kolegami, m.in. Jackiem Tombeckim, który został pierwszym przyjacielem Zawadzkiego, wytwarzają marmoladę z jabłek, rabarbaru i marchwi. Po kilku miesiącach bohaterowie biorą udział w porządkowaniu mogił żołnierzy, a także pracują w komórce więziennej, tak zwanej komórce Andrzeja. Jest to ich pierwsza praca na rzecz podziemnych sił zbrojnych. Zajmują się tam rozwożeniem karteczek z grypsami więziennymi do adresatów. W drugiej połowie 1940 roku Buki skupiają się na samokształceniu. Organizują tajne komplety, gdzie zdobywają wiedzę i prowadzą dyskusje światopoglądowe. W tym samym czasie Zośka, Alek i Rudy wstępują do szkoły budowy maszyn imieniem Wawelberga. Dopiero w marcu 1941 roku bohaterowie mają okazję do czynnej pracy niepodległościowej, gdy wiążą się z akcją małego sabotażu prowadzoną przez organizację podziemną Wawer. W ich przyłączeniu do tej akcji niepośredniczy Zeus, który kilka miesięcy wcześniej na rozkaz głównej kwatery Szarych Szeregów wyruszył do Wilna i słuch o nim zaginął. Jednym z głównych zadań małego sabotażu jest oddziaływanie na własne społeczeństwo, przywołanie do porządku kanali, a także upowszechnianie haseł walki cywilnej. Pierwsza akcja dotyczy fotografów, którzy umieszczali na wystawach zdjęcia żołnierzy niemieckich. Pomimo listów ostrzegawczych, fotografowie kontynuowali ten proceder. Mimo że zakłady fotograficzne mieszczą się przy ruchliwych ulicach, Alek po wcześniejszym rozpoznaniu terenu wsiada na rower i żelaznymi śrubami wybija szyby w zakładach fotograficznych. Przejeżdżający tramwaj tłumi dźwięk tłuczonego szkła i Alkowi udaje się uciec. Podobne akcje kontynuowane są przez kilka miesięcy i wkrótce z wystaw zakładowych znikają fotografie niemieckich żołnierzy. Druga akcja prowadzona w ramach małego sabotażu ma za zadanie zniechęcenie Polaków do uczestnictwa w seansach kinowych, podczas których wyświetlane są niemieckie filmy propagandowe. W tej akcji prym wiedzie Rudy, który odważnie wypisuje hasło na murze przy ulicy Rakowieckiej: tylko świnie siedzą w kinie, a poza tym maluje
ratuje dwie świnie. Oprócz tego bohaterowie wrzucają gaz do salki nowych. Pomimo usilnych starań działania te nie przynoszą oczekiwanych efektów i warszawska publika dalej uczęszcza do kina, a jakby tego było mało, Niemcy urządzają łapanki w kinach, co zniechęca bohaterów do prowadzenia tego typu akcji. W akcji przeciw Paprockiemu Alek i Rudy jednoczą swoje siły. Paprocki jest restauratorem, który pośredniczy w prenumeracie czasopisma Der Stürmer, jednego z najbardziej plugawych tygodników hitlerowskiej propagandy. Oczywiście najpierw bohaterowie wysyłają listy ostrzegawcze, a gdy to nie skutkuje, chłopcy wybijają mu szyby. Następnie na mieście zaczęto rozwieszać ogłoszenia, że restaurator tanio sprzedaje słoninę. Ponadto Paprocki nękany jest telefonami, a na drzwiach jego restauracji pojawiają się klepsydry informujące o jego śmierci. Po dwóch tygodniach aktywnych działań Paprocki wywiesza informację, że nie pośredniczy już w prenumeracie niemieckich pism. Działania w ramach małego sabotażu spotykają się z pozytywną opinią na mieście, co dodatkowo motywuje bohaterów, którzy przy okazji prowadzenia działań oswajają się z niebezpieczeństwem i rozwijają w sobie odwagę. Kolejne akcje w ramach organizacji Wawer polegają na wywieszaniu ośmieszającego Hitlera afisza i rysowaniu na murach żółwia, który ma propagować wolną robotę w zakładach pracujących na rzecz okupanta. Rekordzistą w wykonywaniu tego zadania jest Rudy, który jednego wieczoru maluje 80 żółwi na murach. Wszystkie powyższe działania skupione były na oddziaływaniu na własne społeczeństwo, ale w ramach małego sabotażu prowadzone są także akcje mające na celu oddziaływanie na okupanta. Jednym z takich działań jest przyłączenie do brytyjskiej inicjatywy i pisanie na murach litery V, która ma symbolizować zwycięstwo państw okupowanych. Jednak Goebbels, szef niemieckiej propagandy, próbuje odwrócić sytuację i niemiecka propaganda rozpowszechnia niezwykłym nakładem sił i środków tę samą literę V jako wiktorię, czyli zwycięstwo Niemiec. Zespół małego sabotażu niemal natychmiast stosuje ripostę i z V robi napis Verloren i już jest Deutschland Verloren, czyli Niemcy zgubione. Podobnie bohaterowie czynią z propagowanym przez Niemców hasłem Deutschland siegt an allen Fronten, zmieniając w słowie siegt literę S na L i tym samym zmieniając cały sens tego zdania, które od teraz brzmi: nie Niemcy zwyciężają, ale Niemcy leżą na wszystkich frontach. W drugim roku okupacji hitlerowcy otwierają w Warszawie sieć sklepów mięsnych, które sprzedają wędliny tylko Niemcom. Chłopcy szybko odpowiadają na te prowokacje i Zośka wchodzi do sklepu, zostawia tam bombę gazową, a następnie ucieka. Rudy stojący przy wejściu do sklepu ma za zadanie zamknąć drzwi kłódką, aby uwięzić tam Niemców, ale kółka przy drzwiach są za duże i bohaterowie muszą prędko uciekać. Jedną z bardziej efektownych akcji jest zrywanie hitlerowskich flag. Prym w tym wiedzie Alek, który jako pierwszy zrywa ogromne hitlerowskie flagi zawieszone w ruchliwych miejscach, ale Rudy godnie z nim rywalizuje. Wszystkie akcje prowadzone w ramach małego sabotażu kierowane są przez Zośkę, który pełni funkcję komendanta jednego z 16 rejonów, na jakie Wawer podzielił Warszawę. Istotna rola Zośki polega na działaniu sztabowym. To on rozplanowuje drobiazgowo i szczegółowo każdą pracę. Zawadzki jest zwolennikiem spokoju, opanowania, trzeźwej oceny i pogody ducha. Warto zaznaczyć, że grupa Buków nie ma charakteru elitarnego i jest otwarta na nowych członków. Efektowne akcje i pozytywny odbiór w społeczeństwie sprawiają, że nowi ochotnicy dołączają do grupy. Wkrótce grupa Buków zostaje podzielona na mniejsze grupy. Zośka jest komendantem większej grupy, a Alek i Rudy mają swoje oddziały. Pewnego dnia grupa Alka w jego mieszkaniu składa uroczyste przyrzeczenie, którego świadkiem jest sam komendant Wawra, autor tej książki, Aleksander Kamiński. Kolejna akcja przygotowana w ramach małego sabotażu dotyczy święta 3 maja. Alek i Rudy kupują materiały, z których szyją wielkie flagi. Zespół Alka w dniu święta zarzuca flagi na przewody tramwajowe za pomocą kamienia, natomiast Rudy jakimś sposobem zdobywa klucz do latarni i jego zespół wiesza flagi na ulicznych latarniach. Po akcji trzeciomajowej przychodzi czas na święto 11 listopada i bohaterowie wypisują hasło Polska zwycięży na murach i chodnikach. W czerwcu 1942 roku bohaterowie przeprowadzają akcję mającą na celu manifestację łączności z rządem emigracyjnym. Po zdobyciu 1000 egzemplarzy godzinowego nowego kuriera warszawskiego bohaterowie ostemplowują gazetę kotwicą, będącą znakiem Polski walczącej oraz życzeniami imieninowymi dla Władysława Sikorskiego i Władysława Raczkiewicza. Rudy kończy szkołę Wawelberga, a wspólne akcje umacniają jego przyjaźń z Zośką, z którym dzieli wspólne zainteresowania. Oczywiście niektóre akcje kończą się niepowodzeniem. Pierwsza klęska związana jest z aresztowaniem przyjaciela Zośki, Jacka Tombeckiego, za zrywanie niemieckich afiszy. Chłopak zostaje wysłany do Oświęcimia, a Zośka mocno to przeżywa. Kolejne
nieszczęście ma miejsce podczas zrywania flag z niemieckiego szpitala Czerwonego Krzyża, gdy Jędrek, kolega Alka, zostaje przyłapany. Chłopakowi udaje się uciec, ale na miejscu zostawia numerek od roweru dziewczyny Irki Kowalskiej, w której mieszkaniu się ukrywa. Policja przychodzi do Irki, a Jędrkowi co prawda udaje się uciec, ale dziewczyna trafia na kilka miesięcy do więzienia. Najsłynniejsza akcja Wawra dotyczy tablicy na pomniku Kopernika z napisem Mikołajowi Kopernikowi, rodacy, którą Niemcy po zajęciu Warszawy zasłonili mosiężną płytą. Bohaterem akcji jest Alek, który odkręca śruby i zdejmuje niemiecką tablicę oraz ukrywa ją w śniegu. Po paru dniach chłopcy z jego oddziału przewożą płytę sankami i ukrywają w bezpiecznym miejscu. Akcja dzielnego chłopaka porusza opinię prasy, która traktuje ją jako protest przeciwko niemieckiej grabieży polskich dóbr kulturalnych. Niemcy w odwecie demontują pomnik Jana Kilińskiego i umieszczają go w Muzeum Narodowym. Na jego murach Alek pisze: Ludu Warszawy, jam tu, Jan Kiliński. Alek popełnia jednak jedną nieostrożność i w konsekwencji tej akcji gestapo namierza jego mieszkanie i aresztuje jego matkę, a chłopak od teraz noszący pseudonim Kopernicki wyjeżdża na wieś do swojej narzeczonej, aby poczekać aż sprawa ucichnie. Tam spędza czas ze swoją narzeczoną Basią Sapińską na wspólnych spacerach i rozmowach na temat przyszłości. Pewnego dnia Alkowi udaje się wyrwać na jednodniowy urlop do Warszawy, w czasie którego odwiedza przyjaciół i maluje farbą na bramie ogrodu saskiego odwiedzanego przez Niemców napis ZOO. Na placu Piłsudskiego zamalowuje większość tablic z napisem Adolf Hitler Platz, a ponadto maluje wielkie kotwice stanowiące symbol Polski walczącej. Rudy daje się poznać w małym sabotażu jako główny wynalazca techniczny. To on wynajduje system blokowy do zawieszania flag, wymyśla pieczątkę do stemplowania niemieckich afiszy. Rudy ponadto wymyśla metodę zalewania niemieckich tablic propagandowych poprzez wlanie do pustego jajka farby i w ten sposób stworzenie pocisku. Jakby tego było mało, Bittner konstruuje wieczne pióro, które umożliwia pisanie haseł na murach. Utrwalenie znaku kotwicy jest w dużej mierze zasługą Zośki i dlatego Wawer nadaje mu zaszczytny pseudonim Kotwicki. Mały sabotaż w tym okresie jest najważniejszą pracą Buków, ale nie jedyną. Wszyscy zdają sobie sprawę, że walka teraz jest koniecznością, ale kiedyś wojna się skończy. Dlatego bohaterowie kończą swoje szkoły i równocześnie organizują ćwiczenia, mające być zaprawą do żołnierskiej służby w powstaniu. We wrześniu Zośka organizuje ćwiczenia z zakresu przeszkolenia żołnierskiego dla całego chówca Szarych Szeregów na terenie leśnym. Po wykonaniu ćwiczeń stuosobowa grupa spotyka się, a Rudy odczytuje rozkaz podpisany przez Zośkę, wzywający do oczekiwania na walkę zbrojną i kształtowania swoich charakterów. Resztę wieczoru spędzają przy ognisku, a nad ranem wracają do miasta podzieleni na mniejsze zastępy. Listopad 1942 roku jest przełomowym miesiącem, bowiem Niemcy zaczynają przegrywać wojnę na frontach wojennych. Komenda Sił Zbrojnych w kraju uznaje ten okres za najlepszy czas do wzmożenia działań dywersyjnych i powołane zostaje kierownictwo dywersji, znane jako KEDYW. Dla bohaterów po ponad półtorarocznej służbie w ramach małego sabotażu przychodzi czas zmian i chłopcy zostają włączeni do grup szturmowych, które mają prowadzić czynną akcję bojową. Rozpoczyna się szkolenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, a chłopcy po raz pierwszy dostają broń do ręki. Pierwsza akcja zostaje wyznaczona na noc sylwestrową 1942-43. W akcji bierze udział 5 osób z ich paczki, w tym Zośka i Rudy. Zadanie polega na wysadzeniu pociągu z niemieckim sprzętem wojskowym wiezionym na front rosyjski. Mieszkanie Rudego zmienia się w laboratorium, w którym przygotowywano miny i zapalniki elektryczne. Wysadzenie pociągu ma odbyć się w okolicach Kraśnika i bohaterowie dojeżdżają tam samochodami. Ponieważ teren jest oblodzony, kilka godzin trwa podkładanie min. Zośka zostaje wyznaczony na obserwatora i w odpowiedniej chwili wydaje rozkaz włączenia zapalników, ale wybuch nie następuje. Miner szybko szarpie za przewód elektryczny i spóźniony o niecałą sekundę wybuch wysadza pociąg towarowy, a akcja kończy się sukcesem. W tą pamiętną noc w całej okupowanej Polsce równocześnie kilkanaście zespołów wykonało taką samą akcję. W drodze powrotnej bohaterowie zaliczają dachowanie samochodu, ale na szczęście nikomu nic się nie dzieje. W niedzielę 17 stycznia 1943 roku Niemcy na ulicach przeprowadzają łapankę, w wyniku której ponad 5 tysięcy kobiet i mężczyzn zostaje wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Majdanku. Tego dnia Alek wychodzi na miasto, mając przy sobie dokumenty dywersyjne i trafia na policjantów. Okupanci na szczęście nie przeprowadzają rewizji, ale rozpoznają, że ma fałszywy dowód i razem z innymi ludźmi zabierają go na pawiak.
W drodze na pawiak udaje mu się wyrzucić arkusze obciążających go papierów. Na dziedzińcu pawiaka Alek celowo przepycha się do grupy więźniów wyznaczonych do wywózki, ponieważ widzi otwarte samochody ciężarowe, z których łatwo będzie uciec. Gdy wozy ruszają, Alek namawia współpasażerów do ucieczki, jednak nikt nie ma na to odwagi. W pewnym momencie bohater wyskakuje z samochodu i ucieka. Dawidowski w końcu dociera do mieszkania Zośki, do którego wchodzi Rudy i okazuje się, że on też uciekł gestapowcom. Dom Bytnara został obstawiony tylko od strony frontu i sprytny chłopak spuścił się po linie przywiązanej do stołu po drugiej stronie budynku. Alek rozpoczyna pracę w jednej z warszawskich firm, a przez kolegów z pracy nazywany jest fajtłapą, ponieważ nie chce z nimi chodzić do baru i nie lubi grać w karty. Chłopak nie przywiązuje wielkiej uwagi do swojego wyglądu, co staje się powodem półżartobliwych sprzeczek z Basią. Pewnego dnia za zarobione pieniądze Dawidowski kupuje sobie skórzaną kurtkę, lecz w oczach swojej narzeczonej uchodzi za dziecinnego. Kurtka natomiast bardzo podoba się kolegom, którzy pożyczają ją od Alka. Po kilku tygodniach kurtka zostaje na ciele martwego kolegi, a Glizda, bo tak nazywany był Alek z racji swojego wzrostu, miał ją na sobie zaledwie kilka razy. Warto zaznaczyć, że na lata 1942-43 przypada intensywny rozwój Rudego. Ten skromny i powściągliwy mózgowiec staje się odważnym i zdeterminowanym mężczyzną, który dowodzi swoim plutonem zwanym SAD, co jest skrótem od sabotaż i dywersja. Pewnego dnia jego grupa przeprowadza ćwiczenia w rozbrajaniu Niemców na ulicach Warszawy. Rudy, widząc SS-mana, zaczyna mu grozić bronią, a gdy Niemiec próbuje sięgnąć po pistolet, Bytnar nie waha się i pociąga za spust, a SS-man pada na ziemię. Rudy bez pośpiechu schyla się nad okupantem, zabiera mu pistolet, a następnie mówi do niego o Oświęcimiu i metodach działania gestapo. Zupełnie inne podejście do zabijania prezentuje Alek, który ma wątpliwości moralne dotyczące napadania na niczego nie spodziewających się ludzi, mimo że byli okupantami. W lutym 1943 roku istnieje potrzeba wywiezienia niektórych rzeczy i materiałów z mieszkania mieszczącego się w kamienicy przy ulicy Brackiej. Dowódcą ubezpieczenia od strony podwórza jest Rudy, a od strony ulicy Alek. Zośka kieruje wynoszeniem rzeczy. Od chwili rozpoczęcia akcji nie można dopuścić, aby ktokolwiek wyszedł z kamienicy w trakcie wynoszenia materiałów. Robota idzie dobrze, ale w pewnym momencie jeden z lokatorów powiadamia granatowych policjantów o prawdopodobnej grabieży. Policjanci wchodzą do ewakuowanego mieszkania, ale zostają rozbrojeni. 10 minut później w bramie kamienicy staje patrol złożony ze strażników z fabryki. Strażnicy wchodzą do bramy, a Rudy żąda od nich, aby oddali broń. Oni jednak zaczynają strzelać, a po chwili padają martwi. Okazuje się, że Rudy został postrzelony w udo, a Zośka dostał rykoszetem w piętę. Przyjaciele, podtrzymując się wzajemnie, wsiadają do przypadkowego samochodu, a Zawadzki, strasząc kierowcę, nakazuje mu jechać. Alek zostaje w bramie i dopilnowuje roboty, która zostaje skończona tuż przed przybyciem niemieckiej policji. Do rannego Rudego sprowadzono lekarza, a następnego dnia Zośka w wykazie agentów gestapo dostrzega nazwisko chirurga, który pomagał jego przyjacielowi. Ostatecznie jednak ta informacja okazuje się być fałszywą. Pod wpływem półrocznej służby w dywersji w Alku, Rudym i Zośce zachodzą wyraźne przemiany psychiczne, bohaterowie stają się bardziej męscy, pewni siebie i skłonni do refleksji. Pewnej marcowej nocy gestapo aresztuje jednego z towarzyszy Rudego, Heńka, którego torturami zmusza do podania kilku informacji. Przy chłopaku okupanci znajdują adres Rudego i następnie 22 marca 1943 roku o godzinie 4:30 aresztują Bytnara i jego ojca, a następnie przewożą ich na pawiak. W domu Rudego gestapowcy znajdują materiały niebudzące żadnych wątpliwości co do ich przeznaczenia i podejrzewają, że chłopak jest jedną z głównych sprężyń dywersji. Oprawcy próbują wymusić od więźnia adresy magazynów materiałów wybuchowych oraz dane jego kolegów, ale Rudy nie daje się złamać i wypiera się wszystkiego. Gestapowcy przystępują do bicia, a Bytnar, bojąc się, że Niemcy zobaczą jego rany na udzie po niedawnym postrzale, nastawia się w taki sposób, by ciosy padały na nogę. Wkrótce poszarpana i zakrwawiona rana jest nie do rozpoznania. W czasie tortur Rudy podaje nazwisko kolegi zmarłego niedawno w Oświęcimiu, ale gestapowcy zarzucają mu kłamstwo. Po wielogodzinnych torturach Rudy zostaje przeniesiony na Szucha, gdzie przesłuchanie jest kontynuowane. Bohater umyślnie nadstawia głowę na ciosy, żeby stracić przytomność i odczuć jakąkolwiek ulgę. Po pierwszym dniu przesłuchań Rudy nie może samodzielnie stać, a wieczorem zostaje przetransportowany na pawiak, gdzie opiekują się nim więźniowie. Następnego dnia Rudy zostaje przeniesiony do szpitala, ale parę godzin później ponownie zostaje zawleczony na Szucha. Tam gestapowcy przeprowadzają konfrontację z Henkiem, ale Rudy nie daje się złamać.
końcu oprawcy przerywają tortury, zapowiadając, że kolejnego dnia ponownie zostanie wezwany. Gestapowiec nadzorujący śledztwo rozkazuje bić więźnia aż do śmierci. W dniu aresztowania Rudego jego przyjaciele już o godzinie 7 spotykają się, by omówić sytuację. Są mocno wzburzeni i planują odbicie swojego przyjaciela. Jednak ich spotkanie zostaje przerwane, bowiem bohaterowie muszą wcześniej wypełnić zadanie polegające na przenoszeniu materiałów wybuchowych. Wesoły kolega Zośki, który pracuje u Wedla, na rozkaz naczelnika Szarych Szeregów dostaje się na Szucha pod pretekstem zbierania zamówień na czekoladki i zaczyna rozpoznanie bojowe. Jego zadanie polega na uzyskaniu informacji, kiedy Rudego będą przewozić z Szucha na Pawiak. Przez całe piątkowe popołudnie ludzie czekają na rozkazy, aż wreszcie naczelnik Szarych Szeregów Florian Marciniak przynosi informację o transporcie Rudego. To właśnie jemu należy zawdzięczać zapadnięcie decyzji o odbiciu Bytnara. Karetka więzienna ma przejeżdżać ulicą Bielańską około godziny 17. Dowódcą akcji jest Orsza, ponieważ Zośka jest zbyt emocjonalnie związany z tą sprawą. Gdy na zakręcie pojawia się karetka, z bramy obok wychodzi policjant, ale Zośka strzela do niego. Szofer karetki, widząc, że coś się dzieje, skręca w ulicę Długą. Pojawiają się młodzi ludzie, którzy rzucają butelkami z benzyną i karetka skręca w stronę arkad Arsenału Warszawskiego. Z płonącego samochodu wyskakują gestapowcy i rozpoczyna się strzelanina. Po paru minutach zostaje tylko jeden hitlerowiec strzelający w grupę atakujących, którzy wraz z Zośką ukrywają się za filarami Arsenału. Czas działa na niekorzyść bohaterów i Zośka odważnie rzuca się naprzód, a chłopcy mimo problemów z bronią dopadają Niemca. Szybko otwierają drzwi więźniarki i wypuszczają więźniów, a dopiero po chwili ich oczom ukazuje się zmaltretowany Rudy. Bohaterowie zanoszą go do czekającego samochodu, a wszystkie oddziały wycofują się z pola walki. Alek, stojący na czele sekcji granatniczej, wraz ze swoimi ludźmi oddala się w stronę ulicy Miodowej. Jednak naprzeciwko Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej ich grupa zostaje dostrzeżona przez niemieckich cywilów, którzy zaczynają strzelać. Alek zostaje trafiony w brzuch, ale to zdaje mu się nie przeszkadzać i chłopak dzielnie walczy, dowodząc grupą. Udaje mu się nawet rzucić granat w stronę Niemców. Następnie Alek z dwoma kolegami odjeżdża przypadkowo zatrzymanym autem, jednak goni ich ciężarówka niemiecka. Dawidowski i na to znajduje sposób, bowiem rzuca pod nią granat i rannemu Alkowi udaje się dotrzeć do swojego mieszkania na Żoliborzu. Alek odczuwa ból, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważnie jest ranny i jakie grozi mu niebezpieczeństwo. Tak naprawdę jest bardzo szczęśliwy, ponieważ udało mu się odbić przyjaciela. Stan Alka pogarsza się z godziny na godzinę, a chłopak wypytuje się jedynie o Rudego, ale nikt mu nie chce mówić, w jak krytycznym stanie jest jego kolega. Przy chłopcu czuwa jego dziewczyna Basia, a on zwierza się, że jest szczęśliwy, że cierpi, bo do tej pory cierpienie spotykało tylko jego kolegów. W innej części Warszawy na Mokotowie leży Rudy, którego stan jest równie ciężki jak Alka. Nie można dotknąć żadnej części jego ciała, a chłopak nie jest w stanie nic zjeść. Przy jego łóżku czuwa Zośka, z którym Rudy rozmawia. Chłopak cierpi ogromnie, a wkrótce nikt nie ma wątpliwości, że umrze. W jakiejś godzinie ulgi bohater prosi Czarnego Jasia o wyrecytowanie wiersza słowackiego Testament mój. Rudy i Alek umierają tego samego dnia. Ich śmierć wywołuje wstrząsające wrażenie, chociaż śmierć Alka jest dla grupy czymś normalnym, losem żołnierza. Natomiast śmierci Rudego nie mogą zapomnieć ani wybaczyć. W odwecie za katowanie więźniów podczas przesłuchań kierownictwo walki konspiracyjnej wydaje rozkaz likwidacji najbardziej bestialskich gestapowców, Schulza i Langego, który zostaje wykonany. Po śmierci Rudego i Alka stan psychiczny Zośki pogarsza się, bohater zaniedbuje siebie i pracę. W tym czasie Niemcy przystępują do likwidacji getta żydowskiego, a Szare Szeregi przekazują broń walczącym Żydom, ale atak na niemieckie stanowisko ogniowe nie dochodzi do skutku, ponieważ Niemcy przenoszą je w głąb getta. Zośka wyjeżdża na wieś namówiony przez rodzinę i najbliższych przyjaciół. Tam zachęcony przez ojca spisuje wspomnienia o Rudym, z którym łączyła go bliska przyjaźń. Pisanie wspomnień jest w pewnym sensie wyzwalające z cierpienia. Później w Warszawie Zawadzki spotyka się z Kamińskim, któremu przekazuje swoje wspomnienia i upiera się przy tytule Kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Będąc na wsi, Zośka wiele czasu spędza na rozmowach z siostrą Hanią, której opowiada o wielu zdolnych i odważnych kolegach, jednak żaden z nich nie jest w stanie zastąpić Rudego. Dni spędzone na wsi z pewnością pozytywnie wpływają na Zośkę. Bohater wraca do Warszawy i bierze udział w nabożeństwie żałobnym za duszę Alka i Rudego. Jego przyjaciele zostają pośmiertnie odznaczeni. Alek krzyżem Virtuti Militari, a Rudy krzyżem Walecznych. Zawadzki również zostaje odznaczony, ale nie wywołuje to w nim wielkiego entuzjazmu. W maju stan psychiczny Zośki jest na tyle stabilny, że zostaje mu powierzane odpowiedzialne zadanie. Kapitan pułk zleca Zawadzkiemu odbicie więźniów transportowanych pociągiem z Majdanka do Oświęcimia. Kapitan będzie obserwatorem tej akcji, lecz nie będzie wydawał żadnych rozkazów, a dowództwo zostawi Zośce. Zawadzki po dokładnym przestudiowaniu trasy
kierowcy pociągu decyduje, że miejscem akcji będzie mała stacyjka Celestynów. O zmierzchu wyznaczone osoby docierają na miejsce i oddział podzielony na mniejsze grupki zajmuje wyznaczone stanowiska. O godzinie 23 dowiadują się, że pociąg ma kilkugodzinne opóźnienie. Jakby tego było mało, na kilkanaście minut przed przyjazdem pociągu Zośka dostaje informację, że niedaleko stoi drugi pociąg naładowany żołnierzami Wehrmachtu. Zawadzki nakazuje kapitanowi przecięcie kabli telefonicznych. Pociąg nadjeżdża i Maciek, który wybija się przed szereg, staje oko w oko z gestapowcem. Rozpoczyna się strzelanina, wszyscy rzucają się do ataku i ludzie Zośki po krótkiej chwili rozbijają drzwi więźniarki i uwalniają 49 więźniów. Po przeprowadzeniu udanej akcji w Celestynowie Zośka i jego oddział zyskują bardzo dobrą opinię. Dla wszystkich z otoczenia bohatera wydaje się jasne, że Zawadzki zostanie oficerem, ale sam Zośka wyznaje, że woli pozostać w walce, tyle że na froncie społecznym, gospodarczym, kulturalnym czy politycznym. Mijają letnie miesiące 1943 roku. Jest to czas wzmożonych działań polskich dywersantów. Pewnego dnia urządzają wyprawę po materiały wybuchowe do fabryki chemicznej w Targówku. Przez przypadek farbą zostaje zalane auto, które od teraz nazywane jest Czerwonym Fordem. Chłopcy uważają, że samochód przynosi szczęście, dlatego często jest zabierany na akcje. Niestety brakuje go podczas wyprawy czarnocińskiej, uważanej za jedną z bardziej pechowych akcji Zośki. Akcja polega na wysadzeniu mostu pod Czarnocinem, najlepiej razem z transportem materiałów wojennych przeznaczonych na front wschodni. Już na początku pojawiają się przeszkody. Samochód wystawiony do akcji natrafia na patrol żandarmerii wojskowej. Pościg rusza za nimi i w pewnym momencie chłopcy wyskakują z wozu i uciekają do najbliższych domów. Jednak wkrótce cała trójka zostaje pokonana. Najdłużej broni się Tadeusz Mirowski, pseudonim Oracz, który chowa się w piwnicy, skąd ostrzeliwuje Niemców. Zośka został w Warszawie, aby odebrać potrzebne materiały i wskutek spóźnienia magazyniera Zawadzki opuszcza miasto mocno spóźniony. Jadąc w kierunku Czarnocina kilkakrotnie błądzi po drodze. Ostatecznie udaje mu się dojechać na miejsce kilkanaście minut przed czasem, ale nic nie jest przygotowane i pociąg przejeżdża spokojnie przez most. Grupa próbuje jeszcze wysadzić most, ale miny uszkadzają zaledwie jego część. Wściekły Zośka nakazuje powrót i wsiada do samochodu z połową swojego patrolu. Dla ostrożności nie zapalają świateł. Drugie auto prowadzi niedoświadczony kierowca Rysiek, który na zakręcie traci panowanie nad kierownicą i samochód ląduje w rowie. Trzej szturmowcy wychodzą cało z tego wypadku, ale muszą wracać pieszo do Warszawy. Rysiek poważnie ranny w wyniku wypadku zostaje umieszczony w samochodzie Zośki, który z prędkością 20 km na godzinę ze względu na złą nawierzchnię jedzie do Warszawy. Szosą idą Felek Pendelski, Andrzej Zawadowski Gruby oraz Maciek, jedni z najwybitniejszych ludzi grup szturmowych. Za nimi pojawia się niemiecki patrol i chłopcy skaczą do rowu. Dochodzi do strzelaniny, w wyniku której przeżyć udaje się jedynie Maćkowi. Na uwagę zasługuje postawa Felka, który tuż przed śmiercią zdołał połknąć część dokumentów. Zośka bardzo przeżywa tę akcję, ma poczucie winy, wydaje mu się, że niepowodzenie było skutkiem niedopatrzeń z jego strony. Pewnego dnia Zawadzki idzie z panem Jankiem ulicami Powiśla, niosąc bukiet róż, które chce złożyć na grobie Oracza. Niestety natrafiają na patrol, który pyta o bukiet kwiatów, z których podczas odwijania bibuły wylatuje mała karteczka. To wzbudza podejrzenia gestapowców, którzy aresztują Zośkę, a pana Janka puszczają wolno. Na szucha Zośka odzyskuje swój dowód i ku jego zdziwieniu odnajduje w niej obciążającą go kartkę. Bohater, nie myśląc zbyt wiele, natychmiast ją połyka. Zośka zostaje zatrzymany w areszcie do wyjaśnienia sprawy, ale po 7 dniach wychodzi. Po tej przygodzie Zawadzki więcej czasu poświęca rodzinie, a z ojcem, który jest profesorem, dyskutuje o pracy niepodległościowej. Zdaniem pana Zawadzkiego młodzi nie powinni uważać się za elitę i powinni już teraz myśleć o tym, co będzie po wojnie. Andrzej Długi przywołuje słowa Rudego, który uważał, że życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, kiedy jest służbą. Zośka wraz z panem Jankiem organizują tajne gimnazjum i liceum dla młodzieży, która przez wojnę zaniedbała swoją naukę. Grono nauczycielskie z liceum imienia Stefana Batorego oferuje swoją pomoc. W drugiej połowie sierpnia pada rozkaz likwidacji posterunków żandarmerii niemieckiej na północno-wschodniej granicy generalnej guberni. Jednym z oddziałów kieruje Zośka. Wyznaczono im posterunek pod Wyszkowem we wsi Sieczychy. O północy rozpoczyna się właściwa akcja i chłopcy wrzucają granaty do izby posterunku. Zawadzki jako pierwszy rzuca się do furtki, ale nagle czuje uderzenie w piersi. Wkrótce padają wszyscy Niemcy, a akcję można by uznać za jedną z bardziej udanych, gdyby nie śmierć głównego bohatera Zośki. Tak kończy się opowieść o ludziach, którzy umieli pięknie umierać i pięknie żyć.